Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny dzień na Palionowie, dzisiaj bardzo luźniejszy taki odcinek, z tego powodu, że jak widzicie po tytule dzisiaj, już nie będziemy jakiś tutaj poddymiać z Yetim i tak dalej, pogodziliśmy się z nim, mamy z nim sojusz, więc cieszmy się tym sojuszem, cieszmy się pokojem na Palionowie, cieszmy się chwilami, w których można sobie po prostu pełną piersią, że tak powiem, oddychać. Zanim rozpoczniemy odcinek, zachęcam was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, a w dzisiejszym odcinku udekorujemy lekko tutaj, prawda, okolice mojego domku, ponieważ troszkę tu smutno, troszkę tak wiecie, jakby niby to dobrze wygląda, niby tu jest wszystko jakby tak zielono i fajnie, ale można by było tutaj zrobić tak, żeby było lepiej. Ja na przykład też się zastanawiam nad tymi bambusami. Mocno mi one tu nie pasują, strasznie zasłaniają mi ten domek i wydaje mi się, że był to błąd je sadzić, więc spytam się też dzisiaj Milki, co ona sądzi o tych bambusach i może ewentualnie je gdzieś przeniesiemy, czy nie wiem, usuniemy, nie wiem, się zobaczy. Idę po Milki, bo dzisiaj razem z nią będziemy tutaj, prawda, dekorować całą tą naszą, że tak powiem, część, bo o! It's a prank, bro, ale ty sobie ale... No, od pleców, od pleców. Dobra, masz strzałę? Mam, ale nie wiem, czy ci chcę dawać. Dobra, zajdę sobie po strzałę. Nie, no dobra. Dobra, słuchaj, dzisiaj tak jak ci powiedziałem, robimy dekorację. Dekoracja, tu jest skrzynka przygotowana z rzeczami, patrzymy sobie, co mamy. Ja przygotowałam piosenkę pod tą sytuację. Dawaj. Kilku kumpli i patek albo dwa. Dobra, sorry. Tak, czekałem na ten drugi patyk, ale bardzo fajny, bo ten. I powstanie dom, w którym mieszkać się da. Dokładnie. Dobra, czyli dzisiaj budujemy dom dla kła połuchego. Dobra, nieważne, dzisiaj mamy, tak jak widzicie, przygotowane rzeczy. Mamy drewno, ponieważ mam bardzo fajny pomysł na takie... Zaraz zobaczycie zresztą, co? Potrzebujemy też kości, jakbyśmy chcieli jakąś trawkę rozrosnąć czy coś. Tak orientacyjnie zabraliśmy. Kości zostały rzucone. Oczywiście, że tak, mamy jakieś płotki, jakieś azaliowe te krzaki i tak dalej. No wszystko, co nam się udało bardzo zdobyć, rzeczy, co no. zebraliśmy, żeby tutaj to udekorować. Więc słuchaj, ja pierwsze pytanie, które mam do ciebie dotyczące tutaj, prawda, Palionowa i dekorowania i tak dalej, to co sądzisz o tych moich bambusach? Szczerze powiedziawszy, no ja uważam, czemu że czemu z ciebie takie partikle zlecą? Co ty masz? No, jaką ty masz efekty na sobie? Specjalne efekty. Jakie? Specjalne. Perfumy jakieś. Po prostu się popsikałam Hugo Bossem i Versace. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dobra, no to co sądzisz o tych, bo o tych bambusach? Mi, na moim odcinku mi po prostu tak, zetknąłeś, troszkę ma śmierdzące stopy, lekko waliło. Lekko smerdziało. Żeby nie było. No dobrze, no to, to co sądzisz o moich bambusach? To o nich właśnie sądzę. Czyli są brzydkie, no dobrze, no to w takim razie usuwamy. No zasłaniają, znaczy nie, że są brzydkie, ale uważam, że zasłaniają twój domek, wiesz o co chodzi, on jest bardzo dobra, ładny. Zasłaniają piękno tego domu, rozumiem, dobrze, to w takim razie usuńmy je. Ja też uważam, że tutaj tak średnio mi pasowały, patrzcie, teraz bambusów mamy, ja nie mogę. Wiesz, czekaj, podliczmy ile tych bambusów z tego było, rzuć mi wszystkie. Okej, rzucam ci wszystkie bambusy. To już wszystkie mamy? Nie, tam jest na górze jeszcze. Tu jest jeszcze na górze. Jeszcze bambus. Jeszcze na górze, jeszcze jeden na górze. Tu i tu. Dobra, próbało. Jest. Uwaga, podliczamy ile mamy bambusów. Uwaga. 4 staki i 47. Patrz. Robi wrażenie. 4 staki i 47. 47. Ja mam 46. No, ale jeszcze ty. Jesteś bambusem. Bambus. Bambus. To zaraz będziesz mieć urwany. No dobra, 4 staki i 46 bambusów. Masz, zachowałeś jakieś bambusy. No widzisz właśnie, złodzieju. Nie, no masz, ja nie potrzebuję bambusów. To, a to jest jego też stare. Masz te bambusy, ja nie chcę aż tyle. A, mogę to zategować? No właśnie. Ja mi się nie podoba, że to jest dla lodu. To prawda, to prawda, jest tym pewien brak uroku. Trzeba jak najbardziej to zamurować, może to zamurować. I teraz tak, ja, czekaj, ja zajmę się tymi jagodami świecącymi, bo mnie to najbardziej tutaj, że tak powiem, mierzi. A co mam robić? No mierzi. Patrz, a powiedz mi, co sądzisz o takim, prawda, designie. Patrz, tutaj myk, myk, myk. Tutaj lecimy, tak, myk, myk. Ojej, tutaj zahacza mi o drzewo, to może tak średnio bym powiedział, ale można by było zrobić... Może takie krótsze, to musi być takie długie? A czemu to jest tak krzywo? Okej, okej. Nie, nie, ja to się po prostu lekko pomyliłem. Raczej robię tak, No. Tak. Okej. Ale rośnie napięcie, rośnie napięcie. Okej. I teraz patrz, myk, 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 myk. Ej, fajne, no. Nie, no ty nie, jeszcze nie rozumiesz. Na dół jeszcze nie rozumiesz tego piękna, patrz, już ci pokazuję, jakie jest piękno tego. Okej. Tu. Oj. Jak to się wydarzyło, że ja to tak szybko rozwaliłem? Tu, patrz tak. Wow. I teraz patrz to. Patrzę się.
Wow. I świecące. Ej, dobra, robimy to. No, mega opcja. To tu mega dobrze wygląda, nie? Będzie tak, wiesz, jakieś urozmaicenie, że tak ujmę, terenu też. Fajne. Ja myślę, że patrz, tu bym jeszcze sobie jakąś jagodę zaświecił. A, tu się da najszybciej. Czekaj, bo ja jestem teraz zajęta bieganiem. A gdzie biegasz? Próbuję się zmęczyć, wiesz? Albo chcesz zjeść jagodę? Bo ja chcę zjeść tą jagodę, no. Ale ona mało daje. Będę siedzieć, jak ją zjem. Daję, już cię zmęczam, patrz. A, ała. Już czemu jestem dalej niezmęczona? Jakim cudem? Jeszcze raz cię uderzyć? No, uderzę jeszcze raz, bo chcę się zmęczyć. Ała, no ale nie takim czymś! On ma i półtora serduszka. Czeka, idę po strzałę. O, dobra, udało się. Ej, dobra, ona nic nie robi, ten. Ja myślałam, że ona będę świecić czy coś, a to nic. Nie, no to świecąca jagoda nie sprawia, że świecisz. Bez sensu totalnie. Excuse me? Przestań mnie strzelać. Zginęłabyś? No, zginęłabym. No, ała, kurde, zginęłabym. Okłamałaś, bo byś nie zginęła. Bo mi się ten, zrobiły serduszka teraz, naładowały. No dobrze, dobrze. Co to było, co mnie uderzyło? Nie wiem, no to nie byłam ja, to ty spadłeś, co mnie uderzać. No dobra. Okej, kolejne jakieś dekorowanie. Tutaj trzeba, czekaj, ja myślę, że tak, biorę liście, bo liście się tutaj przydadzą na dekorowanie. I mi się wydaje, że tu by można było jakieś, prawda, zrobić takie lekkie krzaczki. Patrz, tu na przykład coś takiego zrobić. Gdzie jesteś? Panie, gdzie ty jesteś, szczerze powiedział? Tu jestem. Blisko. Patrz, zrobiłem takie krzaczki. Można by było, w sumie troszkę zwaliłem, że zrobiłem tak dużo jakby... O, tu na przykład zrobić coś takiego. Tak pomieszać. Mhm. Coś tego typu. O. Chociaż nie wiem, czy to dobrze ze sobą wygląda, bo to są takie różnego koloru te liście. Co ty robisz? Nie wiem. Taka lampa? Ale to powinna być przy ścieżce samej. Staje. To wygląda czekaj, jak krzyż. Bo ja myślę, to jest... Na razie to jest... Przestań. Na razie to jest taki, wiesz... Co to taki jest? Robię... No po prostu testuję, no! No nie dobra, dobra, testuj! Ojeju, od razu już tu problem czekaj, ja... wielki. Nie, no nie, że problem, tylko chciałem się dowiedzieć, jakie są plany, że tak powiem. Plany i przedsięwzięcia. Ja mam tutaj... To o, ja mam fajny to? Plan. To źle wygląda według ciebie? Ja tak nie powiedziałem. To ty tak powiedziałeś. Jak krzyż. Serio, to wygląda jak krzyż? Troszkę tak. Troszkę tak, a jak zobacz, tak to nie wygląda jak krzyż. Nie wiem sama. Patrz, co ja tutaj zrobiłem, dziwnie. Takie... To fajnie wygląda, tutaj robię... O, wiem! Robię taki... Dobra, mam plan. Ja zajmę się tutaj tym domkiem. Chcę zrobić tutaj takie, wiesz, jak taką jakby... Zagroda Hobbita trochę, nie? Kojarzysz? Kojarzysz dom Hobbita? Kojarzę, mój jest taki bardzo podobny. Więc po prostu... Albo tu liście tak całkowicie po całości tam. No, ja myślę, że fajnie wyglądać. Kurczę, tylko tutaj... Patrz, na przykład, jest to jakiś czas tylko jakaś... A nie da się dać... Nie, gadaj, że nie da się dać na tym. Co się na nie da? Na liściu lampki. Nie da się dać na liściu lampki? No. To wiesz co? To patrz, to tu lampki na tych, jakby najbardziej po tych tutaj, patrz, tak? I tutaj lampka sobie wchodzi. Wchodzi sobie lampka, no i pięknie. I tu mamy teraz taki, o, no i to wygląda. Ej, to super, no, totalnie teraz inaczej, mega mi się teraz podoba. Teraz tak, tu muszę tą trawę wywalić. O, denerwuje tutaj mnie to, ten mech mnie denerwuje. Ach, mech. Jak się śmieje las? Mech. Mega śmieszne. To nawet nie jest mech, to jest Mossblock? No dobra. No to Mossblock. Czekaj, rozwalam tu, to i to. To i to. Wszędzie załatwiam tą trawę, z wyjątkiem tych krawędzi tam może być. Teraz tak. O, masz dirta, jak miło. Tak. No. Dobra, i teraz tu muszę coś dać na tych. Tu trzeba coś wymyślić. I te dynie mi się tak nie podobają, one są takie... No, tak strasznie ich dużo. W sensie ogólnie są git, ale coś bym tu zmienił. Aż na przykład tu będę nie dał. Myk. Melony wyglądają dobrze. Jakbyś dał to... bloki siana. O, to jest plan, tylko nie mam siana, ale możemy zebrać siano? Szybko i będziemy mieli siano. No to chodź zebrać. Jest zerowane. Ale kurde, kosze. Widzisz jakie tempo? Wow. A ty tutaj się tyle męczyłaś. Pamiętasz jak to robiłaś tutaj to? Zajęło ci to prawie cały dzień. Skoszenie takiego pola, tu mnie kilka sekund. O tak, po prostu straszne dla mnie. Dobra, to teraz zasij to. Oczywiście, ja mam zasiać, a ty oczywiście sobie pójdziesz, pewnie będziesz sobie budował, tak? Oczywiście, że tak. No tak właśnie. Tak właśnie. Dobra, robię to. Nie, no dobra, pójdzie to się zasuje. Chcesz zasiewonu? No właśnie. Co chcę? Zasiewonu. Co to jest? Nie wiesz, to jest Ebon? Abon? Avon? No way. Nie wiem. Nie, no to w tej chwili ja muszę się nauczyć, dobra, to są kosmetyki. No to naprawdę bardzo potrzebowałem tej wiedzy do życia. No tak, nie chcesz nic z Avonu? Nie marzy mi się takie coś. No weź, ja wiem, że chcesz. Nie.
Nie ma sprawy, załatwię ci coś. Dobra. Dam ci książeczkę i ogarnę. Dobra. Nie przejmuj się. Marzę, naprawdę. Wszystko ogarniemy, ogarniemy temacik. Super. Spokojnie. Nagrywacie, Bzyku się pyta? Tak. Pozdrów, pozdrów odcinek. Pozdrów odcinek. Okej, można iść spać. Oj, on cały czas szedł spać, mnie już to denerwuje. Pozdrow widzowie, no dobrze. Idziemy spać. Idziemy spać. Bzyku was pozdrawia. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Oj, tak, tak. Tak, tak, Bzyku. I suba. Dobra, ja śpię, ty też śpisz? Nie, teraz już śpię. Dobra, czyli wszyscy śpią? Czyli zaraz tak, powinniśmy wstać. I na Instagrama wbijecie. Oj, tak, tak. Wow. Bzyku, to się zna. No ty się, ja mam siać, ty sobie piszesz sobie gawędzisz. Co, no ja, ale, a co, ale jak ty z koleżankami sobie gawędzisz, to jakoś nikt nie ma problemu. Ja sobie z koleżankami nie gawędzę nigdy. Ja właśnie, gdzie jest palionka, twoja koleżanka, kompanka od jednego kielicha? Skąd ma wiedzieć, skąd ma wiedzieć. Dobra, patrz, jak... Dokładnie, Bzyku dobrze mówi. A słyszeliście, że sobie Miki mają tyle bardzo. Wiecie, jak ja mam TikToka, ej widzowie, serio, oj, a jakiego ja mam Instagrama, a jakiego szczypca na Instagrama, nie, a Bzyku... widzowie, żałujcie, Bzyku ma Instagrama? A Bzyku nie ma Instagrama, a Bzyku, ej, no nic, dobra. Jakieś konto Bzyka. Wyślij ci jakieś jego konto? Ej, dlaczego ja nie chcę tyle tych nasion, weź sobie troszkę. A ja ci dam. Weź sobie. Nie, to się bardzo prezent ode mnie, prezent ode mnie. Prezentów się nie odrzuca. A, cześć. Ale to jest mój prezent. Dobra, patrz, ja robię więcej tych takich rzeczy z tymi jagodami świecącymi. Podoba mi się to. Robię tu na przykład też. Patrz, myk, myk. Tyk, dobra, jest super. Myk, myk, myk. Tu na wprost. Zróbmy, albo zrobię taki designerskie, prawda, przejście. O, mi się to podoba, ja już mam plan. Patrz to. Robię tak. Tu. Lecę w prawo. Tu. Tu wstawiam tak. Hop, hop. Hop. Tu leci. Ała, ale nie przeszkadzaj, ale nie przeszkadzaj. Tak, ja tak. Zapałam. I tutaj. I tu znowu bez tak. Bez sensu. Czemu to ma być tak? Jak to ma być? To ma być tak do góry? Nie wiem właśnie jeszcze. Muszę zaraz się zastanowić nad tym. Czekaj, aha, patrz, okay, tak. Myk, myk, myk. O. No i teraz leci tu. Taki zakrętas fajny. Dave joined the game. Normalnie, widzowie, jak się wszyscy zbierają. Niesamowite. No i co, jak to oceniasz? Wydaje mi się, że... Ej, to będzie fajnie wyglądać. Fajnie, no. Taki wygląda, ten. A tu bym jeszcze, wiesz co zrobił? Jak nie mam motyki, ale tu by można było coś zasadzić. Elo, ekipa. Elo. 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 Pozdrowisz. Odcinek. No przestań, cały czas w ogóle... kochanego. Cały czas z kolegami piszesz. Co? Idź pozdrawiam wygrać, widzów, kochany. No i fajnie. Dzięki. Fajnie. I ciebie to serdecznie. Oj, szef. Szef to szef nad szefami. Walisz Marka jak zawsze. Świetny Bzyku. Marek był taki miły. Widzicie, widzowie? To jest taka atmosfera. No właśnie, tak wygląda życie na Palionowie. Dobra, słuchaj, jak my to udekorowaliśmy? Bo mi się wydaje, że my już tak nagrywamy z 13 minut i tu niewiele się zmieniło, nie? Ogólnie. Ja bym tu właśnie jakiś... Patrz, ja mam taki design. Gdzie na płotki. Co? No, wszystko sobie pozbierałeś. Nie, ja tam prawie wszystko odłożyłem. Mhm. Coś takiego, kurczę, takie wiesz, takie... Jakieś fajne rzeczy. Tu... To fajnie wygląda, mi się to podoba. Co, jak oceniasz? Nie wiem jeszcze. Nie wiesz jeszcze, jak oceniasz? Nie, bo ja to sobie robię różne rzeczy. Jakie robisz rzeczy? Pokaż. Gdzie jesteś? Nie powiem ci. Już widzę. O, to jest ciekawe. Ciekawe. Wygląda ciekawy design. Jak wygląda to smerfastycznie. Smerfastycznie. Dave tak mówi. Smerfastyczny pomysł. To jest mega śmieszne. Dobra, ja tutaj... O, mam plan. Tu sobie zasadzę troszkę jakiegoś, prawda, fajnego grzyba. Znaczy, nie grzyba, tylko ziemniaka jakiegoś fajnego. Gdzie ja mam ziemniaki? Kurczę, mogę nie mieć ziemniaków. Będzie smutne, jak nie, się okaże, że nie mam ziemniaków. Ale to może je zdobędę jakoś tam kiedyś. Ale mam pomysł na zasianie ziemniaków. No, dobra, no ale ogólnie fajnie to wygląda. Mi się podoba. Jak uważasz? No tu się stało, jak ja wychodzę z domu, to jest teraz git. U ciebie jeszcze się nic nie zmieniło. Chodź, idziemy do ciebie. No, racja, trzeba mi coś pozmieniać. Tutaj, prawda, tu... O, tu mam świetny pomysł, patrz. Jezu, dobra, jest genialnie. U ciebie jesteśmy już zrobieni.
No, excuse me, co to ma być? No dywanik ci postawiłem, wycieraczka przed domem. A, wycieraczka. To dobra, dam ją tu. Nie no, ja co chcesz tu, popatrz, damy ci tutaj też siano. Siano, hajs. Siano, hajs. Szejka, no to jak to wygląda przecież, ale no dziełko. Patrz. Przestań. No to musisz to jakoś, wiesz, bo ja nie wiem, jaki ty chcesz tutaj mieć, że tak powiem, designe. Designe, ale nie kwiat. Się. Ja jestem ciekaw, czy to nie obciąży za bardzo Minecrafta, młodzieży. Te kwiaty z tymi partyklesami. No, no. Się okaże za chwilę, że będzie nam wszystko lagować. No ale cóż, ja mam nowy komputer, 150 FPS-ów. Nie, ja sobie dam radę. Dobra, a właśnie, jak już jesteś przy altance. Nie, ja nie jestem przy altance, ja już sobie poszłam sobie. Nie, widziałem cię, że tu jesteś. Nie, no chodź, no ryknij. Widzowie lubią, jak ryczysz, dawaj. Dobra, ale widzowie też muszą ryknąć. No dobra, ale to widzowie, znaczy ja ale ryknijcie w komentarzu, ale z dobra, całej pary. Ryknijcie w komentarzu. Ryknij, no. No dobra. No. Altanka. Dokładnie. Imienia. Ale ryknij. No! O jezus, z odcinka na odcinek coraz lepsza w tym jesteś, naprawdę. Bardzo mi się to podoba i widzę ten i... Tymczasem kurier Glovo czekający z McDonald'em pod moimi drzwiami. Serio? Masz ten? Oczywiście. Masz ziomeczka tam z McDonald'em? No, no. No cóż, to mnie jedyne co dowożą to... Nic. No dobrze, w każdym razie jakoś to udekorowaliśmy. Na pewno tutaj coś jeszcze posiedzimy, podekorujemy poza odcinkami, tak żeby tutaj jakoś pewnie bardziej to rozkminić. No jeżeli macie jakiś pomysł na udekorowanie tutaj naszego terenu, żeby to lepiej wyglądało, żeby to było piękniejsze i tak dalej, dajcie znać oczywiście w komentarzu. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Dzisiaj taki luźniejszy odcinek, ale takie też są potrzebne. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.